Witam, tu jest Rezet i tym razem po prostu pogadam o zmianach w Warframe'ach, które już opisałem we wcześniejszych filmikach. Ale zanim zacznę, dzięki dla Guranga.pl za pakiet form. Miłe, jak ludzie dorzucają paliwa do mojej machiny wojennej. Do roboty, zacznijmy od Asha. Zmiana nie jest wielka i dotyczy tylko ostatniej zdolności. Mechanika zostaje ta sama, za wyjątkiem tego, że sam Ash się nie teleportuje do przeciwników, o ile nie użyje się trzeciej zdolności po rozpoczęciu Bladestorm. Po użyciu teleportacji, wszystko jest dokładnie tak samo. Kolejna jest Ember. World on Fire otrzymał licznik, który powoli leci od 0 do 100%, powodując redukcję zasięgu do połowy początkowego oraz dwukrotny wzrost kosztu i obrażeń. Ostatnia jest Zephyr, która zmieniła się nieco bardziej. Po pierwsze, zdolność Dive Bomb została usunięta i jej funkcję przyjęła pierwsza zdolność. Wystarczy wycelować nią w dół. Z uwagi na zniknięcie Dive Bomb znikł też mod ulepszający tę zdolność i zamiast tego otrzymaliśmy ulepszenie do pierwszej zdolności zwiększającej jej obrażenia o 50% za każdego trafionego przeciwnika. Bonus resetuje się po lądowaniu, więc można wykręcić całkiem konkretne obrażenia, jeśli używałoby się tej zdolności umiejętnie. Po drugie, w miejsce Dive Bomb dodano nową zdolność Airburst, która bardzo mi się spodobała. Wysyła parę pocisków, które eksplodują w zetknięciu z celem, przewracając przeciwników. Zasięg eksplozji rośnie z 4 do 8 metrów, a obrażenia z 200 do 500. Zdolność jest tańsza, jeśli rzucana jest w locie lub podczas skoku. Po trzecie, teraz można strzelać w tornada, by zadać obrażenia wszystkim chwyconym przez to tornado. I po czwarte, tornada powiększają się, jeśli pociski z drugiej zdolności przez nie przelecą. Lecimy dalej. Wspomnę tylko szybko o paru wartych odnotowania zmianach, które zaszły w grze, a nie wspomniałem o nich wcześniej. Nie będę mówił o wszystkich, bo jest tego za dużo i backtrack po wszystkich filmikach niespecjalnie mi się uśmiecha, mówiąc szczerze. Dwie zmiany, które mnie ubodły, to nerf szans na kryt bardziej tankorze. Dobrze, że nie zdążyłem zrobić kolejnej listy 10 lepszych broni przed nerfem, bo baza byłaby na pierwszym miejscu. No cóż. Z pozytywnych zmian mamy teraz możliwość modowania i kolorowania broni pochodzącej ze skilli Warframe. Exalted Blade Excalibura, Artemis Bow, Iwary, Pistolety Messy, Szpony Valkyrie i Kostur Wukonga mogą być modowane osobno, co jest według mnie genialnym pomysłem. Zephyr dostała wersję Prime, która ma 60 więcej pancerza, 50 więcej basowej energii oraz dodatkowe polarności Vazarin i Madurai. Ma też nieznacznie większą prędkość sprintu. Chroma Prime z kolei ma 425 pancerza i 200 basowej energii oraz dodatkowe polarności Vazarin i Naramon. Limbo to chyba ostatni Warframe, o którego wersji Prime nie mówiłem. Ma 85 pancerza, 100 życia i 175 energii oraz dodatkowe polarności Naramon i Vazarin. Kolejna sprawa! Wyszedł Excalibur Umbra i by go zgarnąć trzeba wykonać quest, który mówiąc szczerze bardzo mi się spodobał. Excalibur Umbra ma 300 pancerza i 150 energii, a zamiast polarności Vazarin ma 3 polarności Umbra i wraz z Warframe otrzymuje się 5 specjalnych modów o polarności Umbra. 2 do specjalnej broni białej, którą również otrzymuje się wraz z Warframe'em i 3 mody do Warframe. Warframe ten ma unikalną przewagę. Działa na własną rękę, gdy przechodzi się w tryb operatora i jest to wyjaśnione w trakcie questa. Zarówno mody, jak i Excalibur Umbra są antysentientowe. Mody z polarnością Umbra do Warframe redukują obrażenia Tau zadawane przez promienie sentientów, z kolei mody do walki wręcz zwiększają zadawane sentientom obrażenia. Zarówno mody do Warframe, jak i do broni białej są zestawami, które zwiększają swoją efektywność zależnie od tego, ile jest ich aktywnych w broni lub w Warframe. Co do samego Warframe, to jego druga zdolność poza oślepieniem wszystkich zasięgu zajmuje odporność na wrażenia Sentientów i Stalkera. Będę próbował dorwać Gram i Rubiko Prime w kolejnym tygodniu, więc możecie mnie wypatrywać wieczorami szukającego bądź otwierającego relikty. A tymczasem trzymajcie się, no!